chciałem przemówić teraz nie tylko dlatego, że muszę powoli się brać, bo jeszcze mam jedno spotkanie dzisiaj, ale chciałem przemówić właśnie w tym momencie, jeszcze zanim zostanie tu wniesiony Najświętszy Sakrament, a w tym momencie, którym ciałem Chrystusa są tu śpiewający, a my razem z nimi. I chcę z wami przeczytać najstarszy tekst o Eucharystii. Napisał go święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. I do tego tekstu powiem trzy słowa komentarza. Będę czytał ten fragment w przekładzie ekumenicznym. Pamiętajcie, że jesteśmy jednym z tych kościołów świata, który ma Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym. To wcale nie jest takie powszechne na świecie. To jest wielka radość, że Pan Bóg dał nam czytać Jego Słowo w tym samym przekładzie we wszystkich chrześcijańskich kościołach w Polsce. Posłuchajcie tego tekstu, nie musicie wstawać, bo postawą ucznia jest postawa siedząca. Albowiem ja przejąłem od Pana, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i złożywszy dziękczynienie, przełamał go i rzekł: to jest ciało moje za was. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć będziecie pili, na moją pamiątkę. Albowiem ilekroć ten chleb będziecie jedli i kielich pili, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. A tak, kto by chleb jadł lub pił kielich Pana niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc sprawdza człowiek siebie samego i tak niech je z chleba i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije, sąd sobie je i pije, gdy nie zważa na ciało Pana. Oto Słowo Boże. Pozwólcie takie trzy proste myśli, proste do powiedzenia, trudne do przeżycia. Pierwsza, że ciało i krew Pana są nam przekazane po to, byśmy je przyjęli i przekazali dalej. Kiedy Paweł mówi o Eucharystii, mówi: przekazałem wam to, co sam przyjąłem. Eucharystia jest takim wydarzeniem w naszym życiu, które najpierw przyjmujemy po to, żeby przekazać. I to wcale nie chodzi o kazania na temat Eucharystii. Kiedy nam jest przekazywana Eucharystia? Tak naprawdę wtedy, kiedy ktoś ją dla nas odprawia. Albo kiedy rodzice nas zaprowadzą na mszę świętą. Pamiętam, kiedyś raz w życiu nie mogłem się skupić na mszy, którą odprawiał Jan Paweł II, a byłem od niego 2 metry, no 4, bo między mną a nim była kobieta z małym dzieckiem i tłumaczyła temu małemu dziecku, co się dzieje na ołtarzu. Ja w życiu nie słyszałem takiej katechezy na temat Eucharystii. I w ogóle nie mogłem słuchać papieża, bo nie mówił nic ciekawego w zestawieniu z tą kobietą.
Więc ktoś nas wprowadza w Eucharystię, ktoś nas wprowadza w przeżywanie Wieczerzy Pańskiej. Ale po co? Po to, byśmy potem przekazywali. Przyjąłem, przekazuję. Tak sobie myślałem, jadąc do Moszczenicy. 19 lat temu tutaj były prymicje. Ksiądz Hubert tam siedzi. 19 lat temu. Owszem, chwała Bogu, macie Michała w seminarium na drugim roku. Ale jakby ktoś do niego doszedł, to byłoby dobrze. Pan Jezus uczniów dwójkami posyłał. Więc niech pracuje w was takie przekonanie. Przyjąłeś Eucharystię, musisz ją przekazać. W jakiś sposób bierzesz odpowiedzialność za to, by ona była sprawowana w następnym pokoleniu i w następnym pokoleniu. To jest pierwsze. Drugie, bardzo mnie to kiedyś uderzyło. Kiedy spożywacie chleb i pijecie kielich, wtedy zwiastujecie śmierć Pana, aż przyjdzie. To jest ekumeniczny przekład. Jesteście bardziej przyzwyczajeni do przekładu. Głosicie śmierć Pana, aż przyjdzie. Spożywanie ciała i picie krwi Pana jest głoszeniem, jest zwiastowaniem. Jak nie spożywasz i nie pijesz, to nie ogłaszasz, to nie zwiastujesz. Nawet jakbyś mówił tysiące kazań, nawet gdybyś gonił drugiego do kościoła, nie zwiastujesz, jeśli sam nie spożywasz i nie pijesz. Jeśli nie spożywasz i nie pijesz, to nawet gdybyś opowiadał Ewangelię, to tym, że nie spożywasz i nie pijesz, jej zaprzeczasz. Spożywanie ciała i picie krwi Pana jest głoszeniem Jego śmierci, jest głoszeniem. I ostatnie, co bardzo chciałem powiedzieć właśnie razem z wami. To jest to ostatnie zdanie. Kto bowiem je i pije, sąd sobie je i pije, gdy nie zważa na ciało Pana. I to sformułowanie ciało Pana w tym ostatnim zdaniu nie jest opisem Eucharystii, tylko opisem Kościoła. Kościoła. Ciałem Pana jest wspólnota wierzących. Ciałem Pana jest Kościół. Kto spożywa Eucharystię, a nie zważa na to ciało Pana, którym jest Kościół, sąd sobie spożywa i pije. Paweł to pisał w bardzo konkretnej sytuacji, kiedy Kościół w Koryncie był bardzo podzielony, kiedy się pojawiły w nim rozmaite schizmy i herezje, a potem się pojawiły jeszcze inne podziały, o wiele bardziej brutalne i przyziemne. Ci byli bogaci, tamci byli biedni, ci byli syci, tamci byli głodni. Ci byli ubrani, a ci byli nadzy. Jak nie zważasz na to, że ciało jest podzielone, jak cię nie boli, że ciało jest podzielone, jak nie robisz wszystkiego, żeby w tym ciele nie było podziałów, to uważaj, jak spożywasz ciało i krew, bo sąd sobie pożywasz i pijesz. Tak mówi święty Paweł w najstarszym tekście Eucharystii. Jak spożywasz ciało i krew Pana, musisz być człowiekiem jedności tego ciała, którym jest Kościół. Te trzy rzeczy wam zostawiam na ciąg dalszy uwielbienia. A wam bardzo dziękuję i bardzo was kocham.